Informacje z Twojego regionu. GoDaPinfo. I wiesz więcej. Witam bardzo serdecznie na oficjalnym otwarciu tej drogi, na którą Państwo czekaliście chyba kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat. Szanowni Państwo, to jest już dzisiaj drugie otwarcie, bo otwieraliśmy też drogę w mieście, drogę ogrodową. Też niesamowite zadowolenie mieszkańców, dla nas jeszcze większe zadowolenie, że mogliśmy wreszcie te drogi, że możemy je powoli sukcesywnie naprawiać. Szanowni Państwo, ja tak jak mówiłem Wam przed wyborami, ja też jestem z miejscowości popegeerowskiej, bo wychowałem się we Wronkach i znam te potrzeby, wiem czego Państwu trzeba i tak jak rozmawialiśmy, Szanowni Państwo, przed wyborami, po wyborach, na spotkaniach z Wami, obiecałem Wam, że ta infrastruktura będzie w tych miejscowościach popegeerowskich, w miejscowościach wiejskich będzie sukcesywnie naprawiana i tak jak Państwo widzicie, dzisiaj macie tego przykład, jest ta droga, myślę, że wszyscy Państwo jesteście z niej zadowoleni, a jak Wy jesteście zadowoleni, Szanowni Państwo, to ja tym bardziej. Dziękuję oczywiście całej Radzie Miejskiej, Szanowni Państwo, bo wszyscy radni też tę drogę poparli. Dziękuję Panu Jarkowi Dzienisowi, który też optował za tym, żeby ta droga powstała. Także Szanowni Państwo, dziękuję też za tę ciepłą opinię o tym, bo odwiedzałem Was tutaj w trakcie robienia tej drogi i rozmawialiśmy nieraz na tej drodze w trakcie prac. Naprawdę Państwo jesteście zadowoleni i jesteście bardzo życzliwą miejscowością, dlatego za to Wam z całego serca dziękuję. No i cóż, Szanowni Państwo, życzę miłego użytkowania. Informacje z Twojego regionu. GoDaPinfo. I wiesz więcej.